Do dworku prezydenckiego w Ciechocinku zaprosił nas minister Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że w takim symbolicznym miejscu też się spotykamy. Kieruję radą przy prezydencie i tu w tym dworku odbywa się wiele spotkań z rolnikami, laureatami konkursów. Co by było, gdyby nabrzeże zbożowe w Gdyni ruszyło 2-3 lata temu? Panie redaktorze, jak pan wie, byłem wielkim orędownikiem tego, żeby państwo polskie, instytucje rządowe dysponowały również nabrzeżem do załadunku przede wszystkim zboża, szerzej nasion, produktów rolniczych. Wydaje się to być potrzebne, ponieważ do tej pory obrót zboża w portach jest w rękach firm zagranicznych, które dzierżawią nabrzeża i one realizują swoją własną, trudno się zresztą nie dziwić, swoją własną politykę handlową, mają swoją logistykę, terminy załadunku statków. Jakie to są firmy? To są firmy głównie, to jest i kanadyjska, i amerykańska, i holenderska. To ci najwięksi gracze na rynku zboża na świecie. Oni decydują o tym, ile wyeksportować, za jaką cenę wyeksportować, określają warunki. Państwo nie ma żadnego wpływu na to, a jednocześnie te firmy mogą również lekceważyć politykę państwa polskiego, bo a co państwo może im zrobić? My nie możemy nawet, jeżeli byśmy chcieli, a myślę, że z punktu widzenia wizerunku Polski na świecie nie byłoby to niczym złym, jeżeli gdzieś na świecie jest jakieś nieszczęście, klęska żywiołowa, wybuch wulkanu, wojna domowa, głód jakiś nagle się pojawia, my moglibyśmy i stać nas na to, żeby nawet humanitarnie wysłać żywność, budując też wizerunek państwa. Ale port nie, nabrzeże nie powstało. Ale nie możemy nic z tej materii zrobić, bo państwo takim nie dysponuje. Było przygotowane, wszystko było przygotowane. Nabrzeże w Gdyni, nabrzeża są własnością państwa polskiego, skończyła się dzierżawa przez dotychczasowego użytkownika i można było wydzierżawić, czy Krajowa Grupa Spożywcza, wtedy jeszcze Spółka Cukrowa, czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wydzierżawić to nabrzeże. Niewielkie koszty remontu. Czyli to nie były koszty, nawet jakby postawienie magazynów czy silosów, to nie były koszty nam typu miliard czy dwa miliardy złotych. Nabrzeże funkcjonuje, magazyny dość starego typu, ale są sprawne, działają. Stopniowo można było rozszerzać zarówno pojemność magazynu, jak i systemy załadunku. To mieści się w normalnych działaniach inwestycyjnych, które nie przekraczają jakiejś zdolności. No, z tego się wycofano, jak przestałem być ministrem rolnictwa, natychmiast. Sprawa została ucięta. Tak jakby komuś zależało, żeby nie przeszkadzać tym firmom globalnym, które handlują zbożem. Owszem, pojawiła się jakaś idea, że będzie na surowym korzeniu, na gruncie budowany nowy agroport, port tam do przeładunku produktów rolniczych w Gdańsku. Mówiąc wprost, ja nie wierzę w żaden agroport, że on powstanie w jakimś sensownym czasie, czy w ogóle kiedykolwiek powstanie. Koszty wielomiliardowe i już nie za mojego życia pewnie to kiedyś wystartuje. Nie ma nawet żadnych planów. Jest otwarty przetarg na kolejną dzierżawę, bo tamta była krótka, teraz już na dziesiątki lat. No i tu chodzą przy tym te firmy zachodnie. Jestem ciekawy, czy znowu państwo da, jak to młodzież mówi, ciała i nie przejmie tego nabrzeża. Czy polskie rolnictwo ma dostęp do morza, czy nie ma dostępu do morza? Praktycznie nie ma, bo decydują o tym firmy zachodnie, firmy globalne, które handlują zbożem, również śrutami. To jest wielki błąd. My powinniśmy mieć pewne możliwości. Oczywiście to nie jest tak, że państwo będzie decydowało o wszystkim i że wrócimy do komunizmu, do socjalizmu. Ale elementy rynku również powinny być w rękach państwa. Rozumie to, jak mi się wydaje, obecny szef Krajowej Grupy Spożywczej Marek Zagórski, z którym wiążę duże nadzieje, bo jest człowiekiem trzeźwo myślącym i on rozumie, jakie znaczenie i szybko uruchomione może mieć port w Gdyni. Czy masz satysfakcję z powodu, że miałeś radcę w piące dla zwierząt ukraińskim zbożem? Czy jesteś w tej kategorii, w takiej mani, a nie mówiłem, ostrzegałem? Bo to chyba jest taka ponura satysfakcja.
Drogi panie redaktorze, satysfakcja smutna. Spełniło się wszystko co do joty, co przewidywałem. Może to wynika z faktu, że czuję rolników, żyję, jestem jednym z nich. Wiedzę o rolnictwie trzeba czerpać z kilku źródeł. Owszem, jakieś analizy statystyczne, światowe, trendy, tendencje, ale również starać się uczciwie słuchać tego, co mówią rolnicy, bo przecież to oni są tą solą ziemi. A często jest tak, że słyszę głosy, bo tam jakiś profesor coś tam analizuje, tylko że to ma żadne znaczenie do podejmowania decyzji, a chłopów się lekceważy. Czy czuję satysfakcję? No, miałem rację. Dla mnie zaufanie rolników, zachowanie twarzy, kontynuowanie pewnych działań, które zaczęły przynosić pozytywne efekty, było ważniejsze niż trwanie na stanowisku ministra, który zaczyna sam sobie zaprzeczać. Owszem, czasami trzeba szukać kompromisów. To jest tak, polityka jest grą zespołową. Minister rolnictwa też nie decyduje o wszystkim. Musi mieć akceptację premiera, innych ministrów. To jest oczywiste, ale nie może w pewnych obszarach już absolutnie ustępować, bo staje się śmieszny. Człowiek musi być stabilny, stanowczy, twardo również pilnować pewnych zasad, w które wierzy, być wiarygodnym dla tych, którzy go popierają, którzy go wspierają. I cieszę się, że kiedy mnie odwołano, to był chyba w ogóle jedyny przypadek w historii ministrów rolnictwa w Polsce. Wielka manifestacja rolników w Warszawie, murem za Ardanem, hashtag, przyjechali bronić swojego ministra. Jeżeli bym nie widział zmiany w PiS-ie, tylko brnięcie dalej w błędy, to chciałem się wycofać z polityki. Nie planowałem i nie planuję żadnych nowych bytów politycznych. Gdyby nie było chęci wyciągnięcia wniosków z błędów, gdyby była chęć powrotu do piątki dla zwierząt, a już definitywnie nie ma. Uważam, że PiS jeszcze ma szansę na, wierzę w to, jest partią pewnej nadziei dla Polski, tym bardziej, że analizuje... Dla polskiej wsi. Analizuje również te wszystkie inne partie. Właściwie nie ma żadnego pomysłu poza krytykowaniem PiS. Był plan ograniczenia produkcji biopaliw. Kuriozalny, głupi, który przecież uderzyłby w produkcję rzepaku, produkcję zbóż. Udało się to zażegnać, też tam po różnych interwencjach, również i moich. Wyszło nawet lepiej. Ale pana prezydenta miałeś poparcie w tej materii, z tego co wiem. Też i dlatego cieszę się, że mogę wspierać prezydenta. Kupujemy wspólnie amunicję dla Ukrainy, Unia się składa na i Polska i tego. Dlaczego nie mogły się odbyć wspólne zakupy zboża z budżetu Unii Europejskiej, które by później byłoby reeksportowane albo zostało w Niemczech, w Portugalii czy w Hiszpanii? Oczywiście całe unijne to były koszty. A tak koszty przeszły i zaburzenia na rynku tylko na te kraje przyfrontowe. Tak, ale komisja była do tego zachęcana. Mówili o tym rolnicy z Kopy Kodrzeki, mówili, ja o tym też mówiłem, że jeżeli komisji zależy na pomocy Ukrainie, to proszę bardzo, kupić to zboże na Ukrainie i eksportować w świat, do Afryki, czy tam gdzie potrzebne, czy do Europy Zachodniej. Było wzruszenie ramionami, mało. Ze dwa miesiące temu ustami rzeczniczki komisji stwierdzono, że komisja nie jest zainteresowana pomocą w eksporcie do Afryki, że mają sobie z tym radzić kraje, które mają nadwyżki zboża, bo jej się to nie opłaca. Przepraszam, co to znaczy Komisji Europejskiej nie opłaca się? Naiwnością jest stwierdzenie, że jeżeli my będziemy sprowadzali zboże z Ukrainy, to my pomagamy w jakikolwiek sposób narodowi ukraińskiemu. Przecież ci biedni Ukraińcy z tego nie mają nic. To jest zboże produkowane w wielkich gospodarstwach, których użytkownikami, właścicielami są międzynarodowe korporacje, głównie niemieckie, holenderskie. Ale holenderskie, ruskie, chińskie, amerykańskie, tam wszyscy siedzą. A czy to była też obrona interesów niemieckich? Tak, to jest obrona interesów tych firm, bo przecież to one eksportują zboże, zarabiają ogromne pieniądze, nabijamy im kabzę, a jednocześnie te firmy, dlaczego mówię, że nic Ukraina z tego nie ma? Wykorzystują tanią siłę roboczą. Nawożenie na czarnoziemach bardzo symboliczne albo wcale nie jest potrzebne. Stosują środki ochrony najczęściej już w Unii Europejskiej zabronione, wycofane. To tańsze. Tanią energię, ba, rząd ukraiński przez lata wprowadził takie rozwiązania prawne, że te firmy praktycznie nie płacą na Ukrainie podatków.
No to komu my pomagamy? Ukraińcom? Pomagamy tym wielkim korporacjom i się okazuje, że one są bardzo wpływowe, bo wpływają na polityków ukraińskich przez oligarchów. Nagle politycy ukraińscy zaczynają się stawiać w Polsce, zaczynają nas krytykować, już zapominając również o tym, że dzięki nam przetrwali pierwsze miesiące wojny, że oddaliśmy wszystko, co mieliśmy dla Ukrainy. Nagle ci politycy ukraińscy zaczynają się stawiać, mówią o tym, że będą Polskę do trybunałów, do WTO gdzieś tam kierować, że retorsję zastosują, że nie będą brali z Polski żywności. No na Boga, upamiętajcie się, Ukraińcy, co wy robicie. Chyba, że jest jakieś drugie dno tego całego przedsięwzięcia. Ukraina nagle w chórze niemieckim zaczęła śpiewać. Niemcom zależy, po pierwsze, żeby nie doszło do żadnego strategicznego połączenia Polski i Ukrainy, bo powstałaby nowa sytuacja polityczna i gospodarcza, do której do tego sojuszu w sposób naturalny by ciążyły te mniejsze kraje tutaj wokół nas i byłaby silna grupa ekonomiczna i polityczna, która byłaby przeciwwagą dla Berlina i dla Brukseli. Niemcy się przerazili tego i wykorzystują Ukrainę, tylko że Ukraina czy nie rozumie tego, że gra przeciwko sobie, że występując przeciwko Polsce traci jedynego wiarygodnego sojusznika. Coś Niemcy obiecali albo czymś zaszantażowali. My musimy, panie redaktorze, obserwować, co się dzieje na Ukrainie, bo to są jakieś gry frakcyjne również, polityczne na Ukrainie. Osłabianie Zełenskiego pewnie. Tam już się nowy kandydat na prezydenta szykuje. Bardzo proniemiecki, notabene. Musimy to obserwować. Wyciągać rękę do Ukrainy cały czas serdecznie i życzliwie, ale twardo bronić swoich interesów. W tej chwili jest potrzebna i tego bym żądał, oczekiwał od wszystkich sił politycznych w Polsce. Nie ujadanie, nie takie szczypanie rządu, że cokolwiek Zełenski się odezwie, czy Biden coś powie, czy coś, to na pewno jest winien polski rząd, tylko trzymać się razem, bo tu już absolutnie nasza polska racja stanu jest zagrożona. Z faktu, że widzę pewną naprawę w PiS-ie, widzę również wyciąganie wniosków, deklaracje, że nie będzie powrotu do tych różnych głupot. Zgodziłem się na prośbę prezesa Kaczyńskiego startować do Sejmu. Kandyduję w swoim okręgu, chociaż miałem propozycję, żeby to było gdzieś indziej, w innych regionach Polski, nawet jedynkę mi tam oferowano. Nie, ja się czuję związany tu ze swoim regionem. Startuję stąd, z okręgu numer 5, to jest Toruń, ale to są również i duże miasta, to jest Włocławek, Grudziądz, jest wiele powiatów na tym terenie. Z miejsca 5 nigdy nie zabiegałem o miejsce na liście. Wiem, że tam dla niektórych to aż tam wypieków na twarzy dostali, żeby jakieś te miejsca tam wygryźć, wywalczyć. Startuję z 5 miejsca. Zresztą dla mnie chyba dość szczęśliwego, bo 8 lat temu, kiedy startowałem z 5 miejsca właśnie. Pokonałeś pierwszego. Pokonałem pierwszego z dużą przewagą. Życzę panu ministrowi takiego wyniku jak w ubiegłych wyborach w 2019 roku, kiedy miał pan czołowy wynik w Polsce jako poseł. To się nie powtórzy. Ja wtedy byłem urzędującym ministrem rolnictwa, więc tak pewnie panu prezesowi nie wypadało nie dać mi pierwszego miejsca, o które zresztą też nie zabiegałem, żeby była sprawa jasna. Ale rzeczywiście wynik prawie 80 tysięcy głosów był jednym z najlepszych w Polsce i analizowałem to w kolejnych wyborach. To jest najlepszy wynik kandydata polskiej wsi, związanego z polską wsią, który nie tylko nie ukrywa swoich związków z wsią, ale wręcz jestem dumny z tego, że jestem z rodziny chłopskiej, że jestem rolnikiem zajmującym się rolnictwem całe dorosłe życie, z wykształceniem, że mogłem prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu doradzać w sprawach rolnych. Mogę to czynić obecnemu panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że byłem ministrem, również dla mnie bardzo ważne, szefem Krajowej Rady Izb Rolniczych, Samorządu Rolniczego, więc ja się nie odcinam od wsi. To jest mój powód do dumy i bardzo to podkreślam. I to był najlepszy wynik w historii 30-lecia wolnej Polski kandydata chłopskiego. Jeżeli ktoś dobrze Polsce życzy i chce, żeby również w partii, która ma duży wpływ i wiele pozytywnych rzeczy również zrobiła przez te lata dla polskiej wsi, żeby mogła dalej kontynuować, zmieniając również czasami swoje postępowanie, naprawiając swoje błędy, to nie chcę przeceniać swojej roli, ale myślę, że będę przydatny i potrzebny. Jeżeli wszyscy, którzy są w partiach politycznych,
którzy mają wiedzę na temat spraw wsi, będą z sobą ściśle współpracowali, a nie się rozgrywali albo dawali się rozgrywać, to możemy zapewnić dobrą przyszłość dla obszarów wiejskich, w tym dla rolnictwa, które jest najważniejszą działalnością na obszarach wiejskich. Nie jedyną, ale tą bardzo istotną. I ja do takiej współpracy, nie takiego politycznego cepa, walenia się i kłócenia i obrażania, tylko do takiej współpracy, ponadpolitycznej współpracy, jestem skłonny i gotowy wszystko uczynić, żeby tak było i do tego zachęcam również innych. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kochani, pozdrawiam. Cieszę się, że mogłem również swoje pomysły i poglądy tu przedstawić. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.